Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja bym chciała, żeby ten sekretariat połączył mnie z Wojciechem Sypniewskim. W trakcie komisji jest pan wójt? Jeszcze raz proszę. W trakcie komisji jest pan wójt, nie mam możliwości połączenia. A jaka jest ta komisja? Komisja rozwoju. Do spraw czego? Rozwoju. Rozwoju jakiego? Proszę zadzwonić w późniejszym czasie, a w jakiej sprawie pani dzwoni? Ale sekretariatowi to ja nie będę udostępniać, wie pani, informacji, bo ten sekretariat jest po prostu niekompetentny, żeby odpowiadać na moje pytania. Jakby się pani przedstawiła, jeszcze bym prosiła. Serwin, Marta, sekretariat. Bardzo dziękuję. I to z panią Marią Dominiak poproszę. Z kim, przepraszam? Maria Dominska, czy jakoś sekretarz? Sekretarz. Maria jak? Pani Maria Domańska. Domańska, o, przepraszam, Domańska, tak. Dobrze, chwileczkę. Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Z kim rozmawiam? Moje nazwisko Domańska, proszę, słucham panią. Bardzo dziękuję. Ja chciałam zapytać, na jakiej podstawie zwołano w gminie wybory sołtysów? Kończy się kadencja. No ale jak kończy się kadencja? Jaka kadencja? Skoro w całej Polsce ogłoszono, że jest przedłużone jej o rok. Nie, proszę panią, to kadencja samorządów, czyli rad gmin i wójtów została przedłużona. Natomiast kadencja sołtysów wynika ze statutów sołectw i jej niestety nikt nie wydłużył. Nad czym, nie ukrywam, ubolewamy. Ale no, sytuacja jest taka, że... Nie, proszę panią, w statusie sołectw nie może pani odwoływać się do statutu sołectw. Statut sołectw, proszę panią, jest aktem prawa miejscowego, jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zresztą każde z wszystkie statuty i to jest prawo miejscowe i na tej podstawie kończy się kadencja sołtysów w gminie Osielsko właśnie w tym roku. A komu podlegają sołtysi? W jakim sensie? No w sensie prawnym. Komu podlegają sołtysi? To nie są urzędnicy. Sołtysów wybierają mieszkańcy, natomiast jak gdyby sposób wyboru sołtysów określa statut sołectwa, który jest uchwalany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Jest to akt prawa miejscowego i tak jak pani ją informuje, statuty są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa. Czy burmistrz... W przypadku kujawsko-pomorskiego. Czy burmistrz może sobie zmienić taki statut sołectwa? Nie. Nie wolno, tylko Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Natomiast wyroki sądów administracyjnych są takie, że wydłużenie kadencji mogłoby nastąpić dopiero od następnej kadencji, a nie od tej w trakcie. A czy tutaj sołtysa może odwołać Rada Gminy i burmistrz, czy tam wójt? Nie, tylko mieszkańcy. Ja, proszę panią, jestem sołtysem. Dalej czuję się sołtysem, dzwonię z gminy Sieraków, mnie odwołał wójt na podstawie nie wiadomo jakiego statutu. Ja tą rozmowę, proszę panią, nagrywam. Ja wiem, że powinnam panią uprzedzić wcześniej, ale zazwyczaj wszyscy rzucają słuchawkami na moją wiadomość o nagrywaniu. Upubliczniam każdą rozmowę. Teraz odbyły się kolejne wybory sołtysów bezpodstawnie. Zostałam odwołana, ogłoszona, że jestem chora psychicznie, proszę panią. Na jakiej podstawie wójt czy burmistrz może stwierdzić, że ktoś jest chory psychicznie? Ja pani bardzo dziękuję za to, co pani tutaj powiedziała. Proszę panią, tak jak mówię, ja nie wiem, na ile pani tutaj ma dostęp do aktów prawnych. Ja mam wszystkie akty prawne. Ja mogę pani podać numer po prostu... tutaj artykuł ustawy o samorządzie gminnym, tak? Chwileczkę, bo to jest 30 któryś artykuł. Ja tak na pamięć to wie pani nie pamiętam. Ja rozumiem. Pani...
Zaraz pani wejdę, tak? Bo już siedzę. Dobrze. Ja twierdzę, proszę panią, że sołtysi nie podlegają nikomu. Nikomu nie podlegają, bo w 1990. Nadzór jest, tylko że to. Tak, ale nie podlegamy pod gminy, bo tutaj wybierają nas mieszkańcy, a nie urzędnicy gmini. Nie urzędnicy z gmin. I tu to ja pani to powiedziała przecież. Tak, ja dziękuję, że pani mi to powiedziała, bo mnie nikt nie chce wierzyć w takie coś. Proszę panią, artykuł. Już pani mówię. Bo mamy artykuł, bo tak, bo sołectwo to jest, ono się inaczej nazywa tak zwaną jednostką pomocniczą. I to jest artykuł 35 ustawy o samorządzie gminnym, tak? Organizacja i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, tak? Tak. To jest artykuł 35. I potem, co ma być w statucie? W statucie musi być nazwa, obszar, zasady i tryb wyborów organów, organizacja i zadania organów jednostki pomocniczej, zakres zadań, ale też zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy. Czyli jak gdyby to, że sołtys nie podlega służbowo wójtowi, to pani ma rację. Natomiast jak gdyby wójt i rada gminy ma prawo nadzoru i kontroli nad sołectwem, bo to wynika też z ustawy z artykułu 35, który pani przed chwilą czytała. Natomiast artykuł 36 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym mówi: sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. I tylko ci mieszkańcy, którzy go wybrali, mają prawo go odwołać? Nie, którzy go wybrali, tylko mieszkańcy danego sołectwa. Mhm. A nie rada gminy. To znaczy, proszę panią, nie znam takiego przypadku. Nie wiem, co państwo macie w swoich statutach, no bo jak gdyby no pani nie jest tutaj sołtysem w naszej gminie. Ja rozumiem. Statuty, nie? Ja przepraszam. Nie wiem, co państwo mieliście w swoim statucie sołectwa. Tylko w sołectwie, jeśli bym popełniła przestępstwo. Ja mam wyciągnięty dokument o niekaralności i niepopełnianiu przestępstwa, proszę panią. Znaczy, proszę panią, no powiem w ten sposób. No zawsze pani może złożyć skargę do wojewody, tak? No wojewoda też mnie nie lubi, także ta skarga mi nic nie da. No to nie o to chodzi, czy ktoś panią lubi, czy nie lubi. Jeżeli jest... Ja wypowiedziałam posłuszeństwo, tej gminie i nie podlegam już tutaj żadnym tym urzędnikom, którzy znajdują się na terenie Polski, proszę panią, bo to wszystko jest wielkie oszustwo, które na chwilę obecną się toczy. Szukałam właśnie, kto jeszcze organizuje te wybory w tym roku, bo większość przesunęła te wybory na przyszły rok. Dlatego trafiłam tutaj na pani gminę i dlatego tutaj zadzwoniłam. Także... To znaczy, proszę panią, to nie jest prawda, że większość, to znaczy niektórzy tak, ale to tak. Też nie jest tak, że na przyszły rok, dlatego że niektóre rady gmin uchwaliły sobie, że kadencja sołtysa jest taka jak rady gminy, natomiast gdyby nie było przesunięcie kadencji do kwietnia przyszłego roku, to normalnie by się ta kadencja kończyła jesienią, więc i tak by na jesień te wybory były, nie? Ja bojkotuję. To zależy, co jest w statucie sołectwa napisane, bo niektórzy piszą w
również. Ja dziękuję, dziękuję. Miło mi było z panią porozmawiać. Wszystkiego dobrego życzę. Życzę miłego. Byle więcej takich właśnie sekretarzy. Dziękuję.